Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu karty menu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Profesjonalna karta menu jest nie tylko wizytówką lokalu gastronomicznego, ale również stanowi świetną reklamę. Wszyscy restauratorzy zdają sobie sprawę z wpływu, jaki ma karta menu na ich lokal. Dobrze przygotowana oferta handlowa zakładu gastronomicznego jest jego wizytówką i określa rodzaj oferowanych usług. Dlatego warto poznać podstawowe wymagania, które powinna spełniać prawidłowo wykonana karta menu. Przede wszystkim karta menu musi posiadać wygodny rozmiar. Najczęściej A4 restauracyjna, A5 kawiarniana. Karty specjalne mają format indywidualny. Poza tym powinna być estetycznie wykonana i usztywniona, a materiał i kolor okładki powinny pasować do stylu zakładu. Na obwolucie musi znajdować się logo i nazwa zakładu. Treść karty powinna być napisana poprawnie pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym oraz musi być zapisana czytelną czcionką. W karcie powinny się również znaleźć niezbędne dla gości informacje takie jak godziny otwarcia, numer telefonu czy adres strony internetowej. Oferta kierowana do klientów musi przede wszystkim być przejrzysta i zgodna z zasadami układania jadłospisów, dlatego zalecane jest tworzenie grup potraw. Profesjonalnie wykonana karta musi informować o składnikach potraw, gramaturze i cenie. Można w niej wyodrębnić dodatkowe oferty typu szef kuchni poleca, danie dnia lub specjalność zakładu. Oferta napojów alkoholowych w małych restauracjach może być dodatkiem do karty menu lub stanowić oddzielną kartę. Nazwy potraw podaje się zawsze w pierwszej kolejności w języku polskim, jednak obecnie, w związku z dużym ruchem turystycznym obcokrajowców, zaleca się wykonanie kart co najmniej w dwóch językach obcych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.